się mnie nauczyć czegoś nowego. Dlaczego? Masz ogniste strzały? Mam. Te dziwne wybuchy i krzyki za obręczą, to te kłopoty, o których mówiłeś? Niedługo wszystkiego się dowiesz. Tymczasem czekamy na zmrok. Czekamy na zmrok? Spotkałam Karsta i dostałam ten potykacz, o którym mówiłam. Wolę nawet nie myśleć, ile ten niegodziwy kupiec wziął za tę broń. Nie był tani, ale jest tego wart. Może. Niedługo się sama przekonasz. Czy jest coś jeszcze? Nie, w porządku. Nie rozumiem. Te wybuchy są poza obręczą. Co możemy zdziałać stąd? Dowiesz się tego w swoim czasie, Aloy. Na razie czekamy. Jeszcze chwila, zanim się ściemni. Chyba odpocznę. Racja. W nocy nie będzie czasu na sen. Otwierają bramy dla wyrzutka? Przed zhańbieniem darzony byłem szacunkiem. Też mi prawo plemienne. Zawsze milczałem, a teraz oboje musimy milczeć, bo to już nie jest obręcz. To prawdziwa dzicz, Aloy. Z zagrożeniami, jakich jeszcze nigdy nie widziałaś. Ale cielsko, co to była za bestia? Plemię zwieje piło zębami. To coś nowego i wściekłego. Od kiedy pojawiły się 10 lat temu, zdążył już zabić wielu wojowników. Ta. Podążaj ścieżką, do niedaleko. Ta chata, co się tu stało? Maszyna się stała. Jaka maszyna robi coś takiego? Taka, na którą właśnie polujesz. O, jasne. Martwa czujka. Zbiorę części. Oczy dookoła głowy. Robię, co muszę. Jesteśmy już niedaleko. Czemu tylko my tu dzisiaj jesteśmy? Dlaczego wojownicy nie mogą upolować tej maszyny? Próbowali. Te skorupy po drodze to ich sprawka. A jutro znowu ruszą na polowanie. Nie będą musieli. To będzie mój łup. Albo cię zabiję, jeśli nie będziesz ostrożna. Cała chata zniszczona przez piło zęby? Ile ich było? Czy
ktoś zginął w walce? To nie pora na takie rozważania, Aloy. Masz sobie poradzić z tym czymś. Zdecydujesz już ty. To są twoje łowy, Aloy. Tylko twoje. Cokolwiek się stanie, nie będę się wtrącał. Rozumiesz mnie? Polujesz sama. Powinnam się ukryć. Mogę podejść w wysokiej trawie. Zobaczmy, gdzie by tu zastawić pułapki. Po co tu jesteśmy? Nie, żeby dawać odpowiedzi. Aloy. Przeżycie wymaga perfekcji. To był test, by szlifować umiejętności w walce z maszynami. Nie. Za mną. To tereny łowieckie Nora. Ktoś musi je chronić. Gdybyś go nie upolowała, do jutra mógłby zabić lub zranić wiele osób. To jest bardzo ważna lekcja, Aloy. Ćwiczyłaś całymi latami do próby, lecz tylko dla siebie. A wojownicy muszą walczyć także dla plemienia. Plemienia? Mówiłeś, że go nie potrzebuję. Ale plemię może potrzebować ciebie. Siła samotnika polega na tym, że sam może decydować o sobie. To poświęcenie się czemuś więcej. Te lekcje musisz opanować. Pamiętaj ją, jak już przejdziesz próbę. To wszystko. Za mną. Stało słońce. To będzie twój ostatni dzień w roli wyrzutka. Musisz przygotować swój umysł na czekające cię wyzwania. Gdy w końcu wyruszysz do serca matki, będę na ciebie czekał przy szlaku. Rozumiem ostatnią lekcję, Rost. Czyżby? Ale jeśli mam o coś walczyć, to musi to być coś, w co wierzę. Obyś to znalazła, Aloy. Liczę na to. Czy jest coś jeszcze? Nie, w porządku. Czy martwisz się tym, co będzie po próbie? Wszystko będzie dobrze. Ty zostaniesz przyjęta do plemienia, a ja wciąż będę wyrzutkiem. Banitą. Rost, nawet jak mnie zaakceptują, ja... Nie pora na to, Aloy. Potem porozmawiamy. Dobrze. Słuchaj, Rost. Przemyślałam wszystko i nie mam zamiaru odsunąć się od ciebie po próbie. Po prostu nie zrobię tego. Nie będę udawać, że mnie nie wychowałeś. Aloy, prawo zakazuje kontaktu.
Owszem, i mam to gdzieś. Wiem, ile znaczy dla ciebie obowiązek, Rost, ale do tej pory prawo plemienia ciągle mi coś zabierało. To się więcej nie powtórzy. Słuchaj, muszę przestrzegać prawa. To przestrzegaj. Wiedziałam, że to powiesz, więc zrobimy tak. Będziemy się spotykać. Nikt mnie nie zobaczy, poradzimy sobie. Wiem, że nie będziesz rozmawiał, bo tak nie można, ale ja będę mówiła. To ja złamię prawo, nie ty. Ty tylko słuchaj. Tak sobie z tym poradzimy. Ty długo nad tym myślałaś. No pewnie. Więc możesz się nie martwić. Załatwione. Tak. Racja. Wrócę do chaty z tobą. Na razie tam nie zmierzam. Mam inne plany. O, na przykład? Spotkamy się, gdy nadejdzie pora. Do zobaczenia w sercu matki. Tak jest.